Raz, halo. Wszystko halo, jest okej. Okay. I teraz do kamery powiedz, cześć, jestem Filip Bednarek, a to jest Wiara Pyta. Cześć, tu Filip Bednarek, a to jest Wiara Pyta. Nie, zostałem jakby przez trenera w Sokole Kleczew mianowany na bramkarza, bo byłem chłopakiem, który nie do końca był zawsze szybki i mobilny, bo przeszkadzało mi trochę kilogramów i to była złota decyzja, bo jak wiemy, dalej potoczyło się to dobrze i na szczęście znalazła się taka osoba, która znalazła dla mnie pozycję. Ukryty talent, o którym nikomu nie mówię. Nie, myślę, że takiego nie mam, ale na pewno jakimś takim talentem, może nie o którym każdy wie, jest dobra gra w golfa. I to może jest taki ukryty talent, który jest też moim hobby. Ponieważ moja żona jest fryzjerką, opowiem to tak, wystylizowała mi super fryzurę i jestem, że tak powiem, łysy z wyboru, a nie jakby z natury, bo gdybym zapuścił włosy, to myślę, że czupryna by się pojawiła, ale z wygody i po prostu w takiej fryzurze czuję się najlepiej. A jeśli chodzi o drugie pytanie, to było na temat... Jeśli nie byłbyś piłkarzem, to kim byś był? Zawsze mierzyłem w stronę prawa lub medycyny, więc to były dwa takie kierunki, na które jakby chciałem się zdecydować, ale mimo wszystko pasja poniosła mnie, gdzie tutaj jestem i teraz myślę, że bardziej doprecyzowałbym to wszystko, że po piłce chciałbym zająć się może psychologią sportu. Jak gramy co 3 dni, to staram się to robić co 4-5 dni. Obronię to, bo byłem dobrze do tego przygotowany i wiedziałem, że jeżeli wystarczająco długo zachowam koncentrację i cierpliwość na linii bramkowej i zawodnik, który strzela, będzie czekał na mój ruch, no to wiedziałem, w który ruch będzie strzelał, więc opłaciło się zrobić analizę przedmeczową. Ja myślę, że to często jest też intuicja i to, o czym ludzie zapominają. Myślę, że czasami musisz po prostu zaufać swoim wewnętrznym instynktom i oczywiście analiza analizą, ale koniec końców to zawsze ten wybór, który gdzieś umysł i może brzuch ci podpowiada, więc no na razie te dwa ważne karne obronione, ale mimo wszystko pozostaje niedosyt, bo jeszcze parę karnych oprócz tego puściłem w Lechu, więc mam jeden taki karny, którego żałuję, bo zrobiłem analizę, ale nie poszedłem za głosem analizy, a bardziej za intuicją i wtedy się nie opłaciło. To była Wisła Płock tutaj u nas przy Bułgarskiej, to był karny na 2-2. No ale taka jest piłka nożna. To są dwa różne karne, bo tutaj mimo wszystko to już jest faza grupowa i grasz po prostu o 3 punkty, a tam graliśmy o awans, więc ta ranga meczu jest na pewno inna, bo jak wiemy, to był mecz jedyny w swoim rodzaju, bez kibiców, przy pustych trybunach, na wyjeździe, w deszczu. Dużo dramatyki i myślę, że ten karny był zdecydowanie czymś większym, jeśli patrzymy czysto na wymiar meczu. O, moja, jeśli chodzi o muzykę, to nie słucham tylko disco polo i hard rocka, myślę, a tak to poza tym moje gusta muzyczne są bardzo szerokie, więc często po prostu to, na co mam ochotę, jakie mam samopoczucie, czy jest to angielska UK rap, czy to jest polski rap, czasami nawet holenderski, bo jak wiemy, 12 lat tam spędziłem, więc w zależności od tego, jak się czuję, ale żaden rodzaj muzyki nie jest mi obcy. Pamiętam, że kiedyś ktoś rzucił we mnie bułką i to było jeszcze w Holandii i wtedy stwierdziłem, mówię, no jak już chlebem we mnie rzucałem, to już jest naprawdę dobrze, więc to było na pewno coś, a z drugiej strony myślę, że jako bramkarz staram się nie reagować na takie rzeczy, ale kiedyś gdzieś przytrafiło mi się zareagować i po prostu obróciłem się i spojrzałem między nogami do tyłu, więc to było takie trochę jakby wypięcie tyłka i tak naprawdę bardziej wzbudziło to
to sympatię ze strony kibiców niż jakby większe oburzenie. O, myślę, że Mateusz Żukowski powalczyłby, Alan Czerwiński na pewno by powalczył. Myślę, że Artur Rutko miałby szansę. Ja też gdzieś myślę, że w pierwszej piątce bym się znalazł, ale to nie o ten kontest chodzi, bo najważniejsze jest to, co między białymi liniami. Ja zawsze kieruję się takim, może nie mottem, bardziej takim credo życiowym, że jeżeli przegrywasz mecz, to 24 godziny go opłakujesz, a jeżeli wygrywasz, to 24 godziny po nim się cieszysz i później wracasz jakby do centrum pracy i skupiasz się na tym, co jest najważniejsze, więc oczywiście każdy błąd gdzieś pozostaje w głowie i jakby zabiera trochę pewności siebie, ale ty jako zawodnik, który jest profesjonalistą, wiesz, że ten błąd nie może jakby wpłynąć na twój kolejny mecz czy twoje kolejne zagranie, więc błędy to część piłki nożnej, bo gdyby nie było błędów, to nie padałyby bramki, więc to jest nieodzowna część sportu i piłka nożna jest tym bardziej grą błędów i ten, kto popełni tych błędów mniej, ten najczęściej wygrywa. Najlepszy mecz w karierze. Myślę, że jeden taki mecz w Holandii to ćwierćfinał Pucharu Holandii z Feyenoordem. Co prawda 1-0 przegrane, ale bodajże w tym meczu miałem 7 obron, a w Lechu mimo wszystko to Charleroi, bo to taki pamiętny mecz i często może nie najlepsze mecze, ale te najważniejsze mecze. Te najważniejsze mecze są jakby te, które pozostają nam w pamięci, bo te obrony, które są gdzieś, które zaważą na losach meczu, czy to jest Charleroi, czy nawet taki Górnik Zabrze u siebie, obrona Podolskiego i chwilę potem strzelamy na 2-1. To są takie momenty, do których bramkarz jakby zawsze chce wracać i do tego dąży, żeby pomagać drużynie utrzymać wynik i przeciągnąć ich przez trudny moment. Nie, wąs zawsze pozostanie. Wąs jest moim szczęśliwym amuletem. Jakby ten wywiad godzinę trwał, to mógłbym tutaj siedzieć godzinę i je wymieniać, bo to jest po prostu trochę, no nie powiedziałbym czarny do białego, bo to trochę przesada, ale no, na pewno zupełnie inne podejście do wszystkiego, zupełnie inna metodyka treningów, ale jak widzimy, na początku było trudno, ale zaczęło skutkować, więc nie mi to oceniać, bo ja jestem tutaj tylko podwykonawcą tego, co trener nakazuje, więc tak naprawdę, jeżeli trenera skorzy metodyka działa i dała nam Mistrzostwo Polski w tamtym roku, to miejmy nadzieję, że metodyka trenera Van den Broma tak samo zaskutkuje. Mimo że jest inna, to ta grupa będzie umiała się z nią obejść. Bez ananas. Jeśli chodzi o inną drużynę, to zawsze dużą sympatią darzyłem Ajax Amsterdam, bo po prostu podoba mi się to jako klub, jako historia, jako cała ta kultura, która jest bardzo blisko związana z ulicami Amsterdamu i jakby całe miasto jest powiązane z tym klubem, więc to jest piękne, że jakby miasto ma swoje jakby, jak to powiedzieć, emblemat miasta jest powiązany z Ajaxem, więc jakby oni reprezentują nie tylko piłkę nożną, ale też całą subkulturę, którą Amsterdam sobie wytworzył i teraz jakby Amsterdam opiera też o to ten cały marketing, więc na pewno super klub. A drugie pytanie to jeszcze raz możesz powtórzyć. Bramkarski idol. Bramkarski idol. Kiedy zostałem za to zapytany i nie grałem wtedy w Lechu, więc odpowiadałem zawsze Artur Boruc, bo dla mnie dzieciaka, który wychował się w Polsce, to była osoba, która grała w reprezentacji Polski w Celticu Glasgow i on był moim takim pierwszym idolem, ale na pewno też Gianluigi Buffon. A jeśli chodzi o czasy obecne, to na pewno Alisson, Ter Stegen, Ederson, Neuer. Jest wielu dobrych bramkarzy i jakby nie chcę do końca precyzować tego, kto jest moim idolem do końca, bo od każdego z tych bramkarzy chciałbym coś wyciągnąć, co jakby pasuje do mnie. I to nie jest jakby kopiowanie, ale jakby uosabnianie się z daną częścią piłki nożnej.
uważam, że to jest bardzo niedoprecyzowane, bo jeżeli powiesz, że ktoś ma więcej centymetrów, ale jest wolniejszy na linii, to nie do końca zawsze doleci do tej piłki, a czasami trochę mniej centymetrów, ale większa szybkość i pomaga to w tym wszystkim, czy większa dynamika, więc jeżeli brakuje ci centymetrów, to musisz zadbać o to, żebyś był szybki i dynamiczny, a jeżeli masz dużo centymetrów, to i tak musisz o to zadbać, a jeżeli nie, no to masz problem, bo uważam, że czasami jest lepiej mądrze stać, niż głupio biegać czy skakać w przypadku bramkarza. Co do przyśpiewki Lecha. U nas zawsze była przyśpiewka Lech to są pany niebiesko-białe szatany. Zawsze śpiewamy to razem z naszym fizjoterapeutą i to jest taka przyśpiewka, która gdzieś mi towarzyszy, ale zawsze gdzieś te wyjazdowe przyśpiewki. Jesteśmy zawsze tam i tego typu przyśpiewki są mi bardzo bliskie, ale tych bardziej wulgarnych nie będę wymieniał, bo to nie miejsce. Myślę, że tak. Myślę, że jest to gdzieś fajny cel do spełnienia, chociaż nie wiem, jakie brat będzie miał plany na przyszłość i też nie chcę mu tych planów zmieniać, bo jak wiemy, piłka bywa przewrotna i te plany zawsze mogą się zmienić. Ale tak jak teraz to wygląda, to myślę, że jest to dalekie do spełnienia, ale nigdy nie wiadomo. Kleczewska Palestyna na pewno odpada, bo myślę, że tam to jest takie typowe osiedle kleczewskie, które jakby ja blisko tego mieszkałem, ale nie jest mi jakby blisko do tego miejsca. A co do Żółwieńca? No Żółwieniec no to jest Ślesin, więc tam jest spokój, tam jest cisza, tam jest jezioro, więc może bliżej Żółwieńca. I koniec. Wszystko mamy. Dzięki.